Wojna z Rosją była nieunikniona wobec odmowy cara Aleksandra I przyłączenia się do skierowanej przeciwko Anglii blokady kontynentalnej narzuconej przez Napoleona. Cesarz zmusił wówczas wszystkie swoje sojusznicze państwa do dostarczenia żołnierza, który wraz z francuską armią miał zmiażdżyć Rosję raz na zawsze. Bonapartemu jak zawsze towarzyszyli najwierniejsi sojusznicy. 32 tysiące Polaków zapatrzonych w gwiazdę cesarza, który przyrzekł im niepodległość. Ustępujący przed wielką armią Rosjanie przyjęli wreszcie walkę, kiedy dowództwo armii carskiej objął stary już i schorowany generał Michaił Kutuzow. To on wyznaczył miejsce i czas starcia z wielką armią, osłabioną długomiesięcznymi pochodami i poważnymi brakami w zaopatrzeniu. Zaatakowani Rosjanie prawie natychmiast rozpoczęli stosowanie uników i wciąganie przeciwnika w głąb Rosji, stosując przy tym z powodzeniem strategię spalonej ziemi. Siły Wielkiej Armii topniały w oczach. Rozciągnięcie dróg zaopatrzenia powodowało to, że armia maszerowała głodna. Niebawem zaczęły ją dziesiątkować choroby i kozacy prowadzący nieustannie wojnę podjazdową. Interesuję się Napoleonem i jego epoką od dzieciństwa. Moja matka, która jest Francuską, ojciec jest Amerykaninem, mówi, że nie pamięta czasu, kiedy się tym nie interesowałem. Inne rzeczy przyszły później. Mundur, jazda konna. Służyłem w armii amerykańskiej właśnie w kawalerii, która w naszych czasach nie używa już niestety koni, tylko czołgów. Ale udawało mi się jeździć konno dosyć często, kiedy stacjonowaliśmy w Stanach i w Niemczech. To moja pasja. Kocham to. W domu jeżdżę niemal codziennie. Więc to naprawdę zabiera całe życie, by nauczyć się tego wszystkiego. O bitwach, mundurach, o zwyczajach Napoleona, o tym, co robił, co jadł, by próbować zachowywać się jak on. Myślę, że to wielka odpowiedzialność przedstawiać Napoleona najlepiej jak można. Nie tylko z szacunku dla niego czy historii, którą tworzył, bo on już sam nie może się wypowiedzieć, ale także z szacunku dla żołnierzy Wielkiej Armii, Armii Rosyjskiej i żołnierzy z całej Europy, którzy uczestniczyli w jego wojnach. Chcę być pewien, że robię to dobrze. Aby ci, którzy na mnie patrzą, zobaczą mnie w telewizji lub sięgną po książkę, dowiedzieli się prawdy o tym, co działo się w Europie w tych niespokojnych czasach. Ta najkrwawsza bitwa II wojny polskiej znana jest jako bitwa pod Moskwą, bitwa pod Możajskiem i bitwa pod Borodino. Tu, na tych polach, stanęło naprzeciwko siebie 135 tysięcy żołnierzy z różnych krajów Europy i 120 tysięcy Rosjan. Rankiem 5 września Napoleon natrafił na pierwszą poważną przeszkodę. Była nią pięciokątna reduta, zwana Szewardyńską od nazwy sąsiedniej wsi. Broniło jej 8 tysięcy piechoty, 4 tysiące kawalerii i 36 dział. Atak miała rozpocząć dywizja generała Compansa z korpusu marszałka Davout. Wspierać go miał Mira ze swą kawalerią. Piąty korpus polski księcia Józefa Poniatowskiego miał skrzydlić redutę z prawej flanki. On też rozpoczął bój. Idące do frontalnego szturmu pułki francuskiej piechoty wykrwawiały się pod silnym ogniem rosyjskiej artylerii i kontratakujących jegrów i dragonów. XVI Dywizja Piechoty generała Krasińskiego oskrzydliła redutę od południa, a po zatoczeniu na pobliskie wzgórze 24 dział rozpoczęła jej ostrzał. Wytrzymała przy tym kilka szarż kawalerii Siversa, obawiającego się oskrzydlenia przez Polaków. Ja
Jestem prawdziwym kawalerem Krzyża Francuskiej Legii Honorowej. W 2003 roku prezydent Francji Jacques Chirac udekorował mnie tym odznaczeniem za to, że powołałem do życia wielką grupę ludzi, entuzjastów, którzy kochają historię, którzy pasjonują się historią Francji i Polski. W 1/4 jestem Polakiem. Mój przodek był polskim oficerem w armii napoleońskiej i dlatego te tematy są mi tak bliskie, Francja i Polska. Bardzo szanuję Rosję, swoją ojczyznę, ale Francję i Polskę też bardzo kocham. Niebawem Polacy zasypani zostali lawinowym ogniem armat rosyjskich. To wtedy nogę stracił dowodzący artylerią generał Józef Sowiński. Późniejszy bohaterski obrońca Woli z 1831 roku. Leżąc na ziemi przy swoich działach, nie przestawał wydawać rozkazy kanonierom. Znaczne straty od ognia artyleryjskiego poniosły też francuskie pułki Compansa, atakujące redutę frontalnie. Dwa bataliony Francuzów wyrąbali rosyjscy kirasjerzy, zanim zatrzymali ich polscy grenadierzy 16. pułku, którzy uformowawszy czworobok, odrzucili napastników. W końcu uporządkowawszy oddziały Compans i Poniatowski, ponowili natarcia i wsparci kawalerią Mira i ogniem własnych armat zdobyli redutę. Kiedy około 17 Francuzi zdobyli wreszcie redutę, straty po obu stronach były ogromne. Zginęło prawie 6 tysięcy Francuzów, 4 tysiące Rosjan i 550 Polaków. Nie było łatwo sformować polski pułk w Anglii. Dołączył mój brat i oprócz dwóch Polaków z pochodzenia byli w nim sami Anglicy. Z czasem pułk się rozrósł i teraz mamy grupy w Polsce, w Rosji i we Francji. Wielu ludzi wstąpiło do pułku, bo spodobały się im mundury, bo chcieli brać udział w rekonstrukcjach. Każdy miał swój powód. I tak udało się nam skonsolidować grupę. Zawsze chciałem zrobić to porządnie. Nawiązałem więc kontakt z Muzeum Sikorskiego w Londynie. Okazali wiele życzliwości i pomocy. Wpuszczali mnie do muzeum, gdzie mogłem czytać, oglądać eksponaty. Mają tam czapki po generale Krasińskim, o głowie jego konia i inne rzeczy. Było to bardzo pomocne. Po zdobyciu reduty szewardyńskiej kolejny dzień upłynął spokojnie. Decydujące uderzenie miało nastąpić dopiero nazajutrz. Marketanki, handlarki, istniało też określenie wiwanderki. Kobiety, które wychodziły na pole bitwy, pomagały żołnierzom, donosiły wino, wodę. No, może nie przynosiły jedzenia na pierwszą linię, ale żywiły żołnierzy, udzielały pierwszej pomocy. To dla nas bardzo interesujące, by znaleźć się w innej epoce, zanurzyć się w innym świecie, przekonać się, jak było kiedyś, posmakować trudów żołnierskiego życia. Siódmego września rankiem żołnierzom odczytano rozkaz cesarza, aby przed bitwą podbudować nadwątlone morale. Żołnierze, przed wami bitwa, której tak bardzo pragnęliście.
od was zależy zwycięstwo, które jest nam tak bardzo potrzebne. Sprawdźcie się tak jak pod Austerlitz, Frylandem i Witebskiem. Niech wasi najpóźniejsi potomkowie wspominają z dumą. Oni byli w tej wielkiej bitwie pod murami Moskwy. Kutuzow rozmieścił swoje siły od brzegów rzeczki Kołocza, gdzie stanęła armia generała Barclaya de Tolly, aż do lesistego terenu nieopodal wsi Utica na południu, gdzie stanął korpus generała Tuczkowa z kozakami Płatowa i pospolitym ruszeniem. Centrum broniła oparta o tak zwaną Wielką Redutę, nazwaną potem Redutą Rajewskiego, armia generała Bagrationa z korpusami Rajewskiego, Dochturowa i Borozdina. Przed nimi wyrastały ziemne szańce, strzałczany, zwane też fleszami Bagrationa. Naprzeciwko nich stanął korpus marszałka Davout, flankowany przez kawalerię Mira. Skrzydła armii zajęli marszałek Ney na północy i książę Józef Poniatowski na południu. Gwardia pozostała przy cesarzu, który za punkt dowodzenia obrał zdobytą przed dwoma dniami Redutę Szewardyńską. Plan cesarza zakładał, aby Francuzi we frontalnym ataku zdobyli szańce generała Bagrationa, a w tym czasie Polacy wdarli się na tyły Rosjan. Niestety w tym dniu szczęście opuściło Boga wojny. I nawet broniona 200 działami Reduta Rajewskiego została zdobyta tylko po to, aby zostać odzyskana już w 2 godziny. Koledzy, którzy wraz ze mną odtwarzają 17 pułk Ułanów, to Białorusini, prawdziwi białoruscy patrioci, dla których epopeja napoleońska i powołanie do życia pułku to nie tylko rozrywka, ale przypomnienie idei wolności naszej ojczyzny. Nasz pułk walczył w korpusie McDonald'sa, potem wycofał się do Prus, wziął udział w obronie Hamburga. Następnie znalazł się w Szwecji. Na propozycję przejścia na służbę Królestwa Szwecji nasza odpowiedź była prosta. Przysięgaliśmy Napoleonowi i jemu służymy. Kiedy generał Bagration został śmiertelnie ranny, a jego szańce padły, dowództwo przejął Rajewski i wraz z batalionami drugiej linii zaczął cofać się w kierunku wsi Siemienowskaja. Wtedy około godziny 11 nastąpił silny atak na francuską północną flankę. Ta zatrzymana w porę szarża kozaków Płatowa i huzarów Uwarowa wywołała panikę na tyłach i na 2 godziny odwróciła uwagę Bonapartego od bitwy. Pozwoliło to Kutuzowowi na przegrupowanie sił, wzmocnienie centrum i lewego skrzydła. Białoruski pułk huzarów nie został założony przeze mnie, istniał już wcześniej. Ja założyłem tę grupę, która pojawiła się w pułku z własnymi końmi. Teraz mamy 9 huzarów. To wspaniali jeźdźcy. Mają dobre konie, bez przerwy ćwiczą. Jednak ciężko jest pogodzić pracę i pasję. Mimo to coraz gorliwiej się tym zajmują i spędzają przy tym wiele czasu. Wszystko zdobywamy na własny rachunek. Oczywiście to wymaga określonego wkładu, rodzinnego budżetu i żony nie zawsze rozumieją naszą więź z tym hobby. No ale kto ma to robić? To historia, to nie tylko hobby. To jest życie. I bez takiego życia nie wiedzielibyśmy, jak to dawno bywało. Około 14, po 2 odpartych atakach na Redutę Rajewskiego, wokół której Rosjanie zebrali ponad 30 tysięcy wojska, Bonaparte pchnął do szarży kilka tysięcy ciężkiej jazdy Mira, francuskich, saksońskich, wirtemberskich i polskich kirasjerów, którzy ostatecznie wdarli się do Reduty w
wraz z trzema pułkami polskich ułanów dywizji Rożnieckiego. Kontratak rosyjskiej konnicy powstrzymali polscy kirasjerzy 14 Pułku Małachowskiego. Wokół zdobytej już reduty trwała zajadła bitwa kawaleryjska, a czworoboki rosyjskiej piechoty, wspierane przez kawalerię, stawiały zaciętowo. Przeciwnik nie był jeszcze ani okrążony, ani pobity. Przyszedł czas na rozstrzygające uderzenie, które jednak nie nastąpiło. Zwycięstwo zaczęło się wymykać Francuzom z rąk. Sytuacja mogła być jeszcze opanowana. Niestety, pomimo błagań swoich marszałków, Napoleon nie zdecydował się, aby rzucić do boju swoją starą gwardię, a to mogło jeszcze powstrzymać impet Rosjan i odwrócić losy bitwy. Bonaparte nie chciał naruszać ostatniej rezerwy. 18 tysięcy najlepszego żołnierza, który w razie niepowodzenia kampanii mógł zapewnić mu bezpieczny powrót do odległej o tysiące kilometrów Francji. W tym czasie na południowym odcinku frontu 5. Korpus Polski bezskutecznie próbował zdobyć umocniony Kurhan koło wsi Utica. Wielokrotnie przechodził on z rąk do rąk, aż do rozstrzygającego na korzyść Polaków natarcia, które osobiście poprowadził książę Józef Poniatowski. Polacy napotkali tu opór najlepszych jednostek carskiej armii. Pierwszej dywizji grenadierów w sile 12 batalionów, flankowanej przez kozaków i wspieranej kilkoma tysiącami zbrojnego w piki pospolitego ruszenia. Dopiero sformowana w dwie kolumny polska piechota, wsparta ogniem 20 armat, wyparła Rosjan z pola. Około 16:00 zagrożeni odcięciem Rosjanie opuścili Utice, wycofując się ku traktowi moskowskiemu pod ogniem francuskiej artylerii, by zatrzymać się dopiero na linii własnych redów. Gdy pod wieczór walki wygasły ostatecznie, Rosjanie odeszli w kierunku Moskwy. Bóg wojny w niewytłumaczalny sposób zmarnował swoją szansę na pełne zwycięstwo. Nie wykorzystał inicjatywy, dając przeciwnikowi możliwość odwrotu. Rosjanie, choć opuścili pole bitwy, nie zostali rozbici. Kutuzow wycofał swoje oddziały w porządku, otwierając wielkiej armii drogę do Moskwy. Bitwa pod Borodino została wygrana, ale było to zwycięstwo okupione wieloma ofiarami i śmiercią. Była to prawdziwa rzeź. A cesarz wkroczył w końcu do Moskwy, ale zastał ją pustą. Na polu bitwy pozostało wielu żołnierzy. Według niektórych źródeł poległo 60 tysięcy Rosjan, ponad 35 tysięcy Francuzów. Polski Korpus Księcia Józefa Poniatowskiego stracił prawie 2 tysiące ludzi, w tym 220 oficerów i 3 generałów. To pod Borodino rozpoczął się początek końca polskich nadziei na niepodległość.